Dzień dobry. Dzisiaj tylko jedno zagadnienie, ale myślę, że dość ważne, ponieważ właśnie zaczynamy ostro łowić pstrągi, chodzimy po rzekach i właśnie jeden z kolegów zastanawia się, od kiedy bezpiecznie dla małych pstrągów, które właśnie się wykluwają, można chodzić po rzekach, żeby nie narobić szkody w gniazdach, które powstały oczywiście na jesieni, jak wiecie. I tam rozwijają się małe pstrągi. Postaram się to krótko skomentować, jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam. Bardzo się cieszę, że interesujecie się nie tylko tym, jak złowić pstrągi, ale również tym, jak się zachowywać nad rzeką, jak się obchodzić z pstrągami, żeby im nasza zabawa jak najmniej zaszkodziła. Na temat brodzenia po tarle pstrągów dostałem kilka pytań, a jedno z nich brzmi następujące. Witam, panie Piotrze. W związku z tym, że zaczął się nowy sezon pstrągowy, myślę, że po raz kolejny będzie pan odpowiadał na nurtujące nas pytania na łamach YouTube'a. Łowię w kilku niewielkich rzeczkach. Od kilku lat zasmakowałem w brodzeniu korytem rzeki, łowiąc metodą twitchową. Obserwowałem również gniazda tarłowe pstrągów i troci. W związku z powyższym pytanie. Kiedy narybek wylęga się ze złożonej w gniazdach ikry? Od kiedy bezpiecznie można brodzić, aby nie zdeptać ikry, narybku czy larw? Nie pamiętam, aby taki temat był poruszany. Z góry dziękuję za fachową odpowiedź. Rzeczywiście, dokładnie o tym nie rozmawialiśmy, więc jeszcze raz dziękuję za to pytanie, bo myślę, że jest bardzo ważne. Odpowiedź na pytanie, od kiedy można bezpiecznie brodzić w rzece, tak żeby być pewnym, że nie narobi się szkód w gniazdach, nie zdepcze się ikry czy larw, które się wylęgają, no nie jest taka prosta. Musimy, żeby to zrozumieć, musimy przyjrzeć się troszkę dokładniej temu, co się dzieje w gnieździe i od czego to wszystko zależy. Oczywiście tempo rozwoju embrionalnego zależy od temperatury wody przede wszystkim i od jej natlenienia. Jeśli następują spadki natlenienia, jeśli następuje mocny przybór w okresie potarłowym pstrąga, no to mogą być szkody w rzędu 100%, czyli po prostu jajeczka zostaną, ikra zostanie zasypana przez muł i w ten sposób pozbawiana dostępu tlenu i niestety 100% ikry ginie. Tak następuje na przykład w momentach, kiedy człowiek bezmyślnie otwiera jakąś zaporę, czyści zbiornik zaporowy akurat na jesieni. Cały jeden rocznik pstrąga wtedy wypada. No i są szkody, są naprawdę niepowetowane. Mimo że tarlaki w dużej części mogą przeżyć taką katastrofę, to niestety ich ikra ginie w 100%. Ale w normalnych warunkach nic takiego się nie dzieje. Ikra normalnie dojrzewa w gniazdach. Oczywiście należy zacząć od tego, kiedy ma miejsce tarło. Tak jak na pewno wiecie, na jesieni potokowce wycierają się na jesieni. Wszystkie gatunki z rodzaju salmo oczywiście tak samo, czyli łosoś i troć i pstrąg. Ma to miejsce w naszych rzekach pod koniec października. Ostatnio tarło zaczyna się trochę wcześniej, tak jak zauważyliście u mnie w mojej rzece również. W połowie października już mamy pierwsze gniazda. Kiedyś było to prawie miesiąc później. No więc te wszystkie zmiany dookoła nas, zmiany klimatyczne oczywiście wpływają na to, co się dzieje również w wodzie. Tak więc ikra złożona jest powiedzmy w połowie października i potrzebuje do ikra pstrąga do wylęgu, uwaga, około 450 stopni dni. Stopnio dni to jest takie pojęcie, które jest wykorzystywane nie tylko w ichtiologii, w innych dziedzinach życia również, ale tu się skupimy oczywiście na rybach. Jest to dość proste pojęcie, bo jest to iloczyn stopni temperatury wody wyrażonej w stopniach i dni, czyli 2 stopnie razy 20 dni, no to jest 40 stopni dni. Czyli mówiąc krótko, w przypadku pstrąga potokowego od momentu zapłodnienia jajeczka do wylęgnięcia się pierwszych larw przy temperaturze wody około 3 stopnie, co można przyjąć za średnią u nas, potrzeba 150 dni, czyli 150 razy 3, czyli to jest 450. W tym momencie z jajeczek wylęgają się larwy. No, jaka jest skuteczność tego wylęgu? To zależy w dużym stopniu od jakości wody oczywiście, tak jak powiedziałem, od tego, czy nie było jakiegoś przyboru, nie było jakiejś katastrofy. Od tego,
czy woda jest bogata w tlen, bo niezmiernie ważne dla rozwoju zarodka pstrąga i nie tylko w każdych ryb jest dostępność tlenu. Jeśli z jakiegoś powodu następuje zatrzymanie przepływu, to jest bardzo źle, bo wtedy jajeczka nie są umywane przez prąd wody w odpowiedni sposób i giną, bo jest za mało tlenu. Jeśli, oczywiście to jest też zależne od tego, jakie miejsce wybrały pstrągi na tarło. Jeśli jest równy żwir, równej wielkości, odpowiedniej wielkości, bo to też jest ważne, o tym też już kiedyś mówiłem, to jajeczka są omywane równomiernie przez wodę, jednocześnie osłonięte przed drapieżnikami, przed wszystkimi innymi rybami, które by chciały je zjeść. No i w rezultacie skuteczność tego tarła jest większa. Szacuje się, że efektywność tarła u pstrąga waha się między 4 a 80%. Tak więc w idealnych warunkach nawet z 80% złożonej ikry mogą wykluć się larwy. Oczywiście to jest tylko początek ich ciężkiego życia. W momencie wylęgu każda larwa zaopatrzona jest w tak zwany woreczek żółtkowy, czyli taki woreczek z materiałem zapasowym, który daje im możliwość przetrwania tego trudnego okresu, kiedy muszą nauczyć się żerować w sposób naturalny. I ten okres też w zależności od temperatury wody i od stanu środowiska w danej rzece waha się w okolice 14-30 dni. Czyli teraz wracając do pytania kolegi, policzmy sobie, jak to dokładnie wygląda. 450 stopni dni do wylęgu, czyli przy temperaturze 3 stopnie to jest 150 dni mniej więcej. Październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. Mniej więcej 150 dni. Oczywiście, jeśli temperatura jest niższa, to więcej dni potrzeba do wylęgu. Jeśli jest wyższa, to krócej i szybciej wylęg następuje. Wylęgają się larwy zaopatrzone w woreczek żółtkowy, o czym powiedziałem, i przez około 14 do 30 dni pochowane między tym żwirem próbują, korzystają z tego materiału zapasowego, który mają. Po 30 dniach osiągają stadium, które nazywamy narybkiem. No i oczywiście te małe pstrągi zaczynają żerować, trzymają się płytkiej wody, tak żeby nie było za dużego prądu. I ten okres właśnie jest w życiu małych pstrągów bardzo ważny i bardzo niebezpieczny. Wtedy też następują zwykle największe straty. Te małe rybki są narażone na bardzo dużo niebezpieczeństw. Jeśli nie ma właściwych warunków środowiskowych, czy nie ma wystarczającej ilości substratu na dnie, gdzie mogą się chować, nie ma wystarczającej ilości pokarmu, który mogą pobierać, bo są bardzo wtedy głodne po zresorbowaniu woreczka żółtkowego, to śmiertelność może sięgać 90% nawet. No ale tak czy inaczej mamy, tak jak mówiliśmy, 5 miesięcy, czyli to jest połowa lutego, następuje wylęg i potem jakieś 30 dni, powiedzmy, z górką, jeśli woda nie jest zbyt zimna, to po 30 dniach larwy przechodzą formę na rybku i zaczynają same żerować. No i powiedzmy, wtedy można by było powiedzieć bezpiecznie, możemy chodzić po rzece, brodzić nawet w miejscach, gdzie miało miejsce tarło, bo te małe rybki są na tyle mobilne, że uciekną nam, nie dadzą się zdeptać, tak? W odróżnieniu od larw, które jak najbardziej możemy jeszcze zdeptać, bo są pochowane między żwirem i same nie potrafią jeszcze żerować. Czyli mamy, mówiąc krótko, połowa marca to jest moment, kiedy bezpiecznie moglibyśmy powiedzieć, że chodzimy po rzece, chociaż dodałbym do tego jeszcze te 2 tygodnie, czyli koniec marca, od początku kwietnia możemy bezpiecznie brodzić. No i to jest chyba odpowiedź na kolegie pytanie. Myślę, że wcześniej należałoby unikać brodzenia po rzece, no szczególnie tam, gdzie teoretycznie mogło mieć miejsce tarło, bo rzecz jasna, jeśli mamy pod nogami piasek czy muł, to tam na pewno pstrągi nie składały ikry. Jeśli mamy pod nogami żwir i kamienie, trzeba bardzo uważać, bo możemy się zagapić. Wiadomo, w ferworze walki wleziemy na to gniazdo i będzie za późno. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie. Pytaliście, ile pstrągi mogą żyć. No, szacuje się, że 6-7 lat średnio. Chociaż na przykład feroksy, te pstrągi, które żyją w Irlandii, w Szkocji, w Walii, na wyspach, badano i one żyją tam sobie bezpiecznie w jeziorach, na dużych głębokościach, w czystych jeziorach o zimnej wodzie.
i żyją dłużej niż pstrągi w rzekach. Przynajmniej takie na to wskazują dotychczasowe badania. Najstarszy ferox, jakiego opisano, z tego co wiem, miał 23 lata. A to jest gatunek, to nie jest ten sam gatunek co Salmotrutta, no ale to jest gatunek bardzo bliski naszemu pstrągowi, więc myślę, że to jest tylko kwestia warunków środowiskowych i pstrągi również w rzekach, nie tylko w jeziorach, bo oczywiście potokowce żyją również w jeziorach, jak wiecie, mogą żyć dłużej. Ja sam mam u siebie w swoich zbiorach łuski pstrągów z naszej rzeki, które mają 7 plus, czyli były w 8 roku życia. To były największe pstrągi, takie w okolicach 70 cm. Niestety starszego nie znalazłem, ale też no niestety nie mam dostępu do łusek większych pstrągów niż 70 cm. 73 chyba był największy, najdłuższy. I te wszystkie 70 plus ryby miały 7 plus, a słyszałem o większych. W związku z tym jest szansa, że mogą w mojej rzece żyć dłużej. I na to liczę. Chociaż na razie celem jest oczywiście 70, tak jak mówiłem. Spokojnie i tak poluję na niego 35 lat. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda. I to by było w tym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że było ciekawie. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Oczywiście czekam na kolejne pytania, nie tylko dotyczące pstrągów. Zapraszam za tydzień w niedzielę na kolejny odcinek. I rzecz jasna do odwiedzenia mojej strony ppprofishing.com. Tam znajdziecie sporo informacji, które mam nadzieję Was zainteresują. Do zobaczenia, cześć.